po pierwsze powitać Państwa, bo lubię przeprosić za jej nieobecność spowodowaną niestety panującą aurą i wirusami. Dzieje szkolnictwa żeńskiego w latach 1815-1914 w Gdańsku były integralnym elementem historii polskiego systemu edukacji żeńskiej, w wyniku czego podlegały one procesom obejmującym całość państwa polskiego. Była ona również odzwierciedleniem aktualnych poglądów na rolę kobiety i jej pozycję w społeczeństwie. Likwidacja szkolnictwa klasztornego, jak również przeobrażenia społeczne spowodowały konieczność zorganizowania nowych form kształcenia żeńskiego. W latach 1815-1914 funkcjonowały dwa typy szkół, średnich szkół żeńskich. Były to tak zwane Mädchenschule, czyli średnie szkoły żeńskie stopnia niższego, działające na podstawie rozporządzenia z 15 października 1872 roku, których kształt ostatecznie został uregulowany w 1910 roku, oraz Hohere Mädchenschule albo Hohere Töchterschule, działające na podstawie rozporządzenia z 31 maja 1894 roku. Mimo że nosiły one nazwę Hohere Mädchenschule lub Mittlere Mädchenschule, co w języku polskim odpowiada szkole średniej, to w rzeczywistości nie można ich było zaliczyć do szkół średniej w ówczesnym pojmowaniu tego słowa. Nazwy te były raczej odzwierciedleniem pozycji społecznej uczennic. Do 1908 roku ustawodawstwo pruskie mianem szkoły wyższej, we współczesnym rozumieniu szkoły średniej, określało jedynie szkoły męskie, gimnazja klasyczne i realne, wyższe szkoły realne, czy szkoły realne, progimnazja realne i wyższe szkoły miejskie. Prawnie wyższe szkoły żeńskie za zakłady naukowe typu wyższego zostały uznane dopiero w 1908 roku, kiedy zrealizowano w Prusach reformę wyższego szkolnictwa żeńskiego, na mocy której kobiety uzyskały prawo do immatrykulacji, o czym będę jeszcze mówił. Tak późne unormowanie prawne żeńskiego szkolnictwa poza elementarnego spowodowały podwyższenie różnorodnych średnich szkół żeńskich. Mianem wyższych szkół żeńskich określane były szkoły zarówno twórcze klasowe, jak i szkoły 9 czy 10 klasowe. Oczywiście szkoły te w miarę upływu lat organizowały kolejne klasy, które wielokrotnie z powodu dużej liczby uczennic dzielone były na dwa oddziały. Podstawową różnicą między średnimi szkołami żeńskimi typu niższego, a szkołami typu wyższego było społeczne pochodzenie uczennic oraz poziom nauczania. W 1869 roku działało w Gdańsku 7 szkół prywatnych dla dziewcząt z podstawowym i średnim poziomem nauczania oraz około 30 szkół elementarnych dla chłopców i dziewcząt. Szulch-Szemalizmu z Dębrowin z Westpreussen podaje, iż w roku 1889 funkcjonowało w mieście 5 placówek prywatnych oferujących kształcenie pozaelementarne dla dziewcząt. Do założenia szkoły prywatnej potrzebna była licencja władz rejencyjnych, którą bez większych przeszkód otrzymywały wdowy poduchowne, protestanckich, bądź też osoby, które gwarantowały lojalność wobec monarchii, czy osoby z wykształceniem pedagogicznym. Co też potwierdzają badania dr Niewęgrowskiej. W 1839 roku koncesję na otworzenie szkoły prywatnej otrzymała Luiza Eder, nauczycielka miejskiej szkoły dla dziewcząt. Powstała tak zwana Ebertsche Mädchenschule. Od 1852 działała szkoła założona przez Matildę Joannę Erlerich, absolwentkę Instytutu Pedagogicznego Konradiego w Jankowie. Od 1882 roku była prowadzona przez doktora Schellera, pracującego wcześniej w gimnazjum dla nauczycieli w Poznaniu i gimnazjum w Berlinie. W 1889 roku zezwolenie na otworzenie szkoły otrzymała Marie Landmann, także nauczycielka. W Gdańsku istniała tylko jedna publiczna miejska wyższa szkoła dla dziewcząt.
Stan ten utrzymał się przez cały analizowany okres. Powstała z inicjatywy prywatnej w 1818 roku w budynku przy ulicy Piwnej 52. W 1821 roku została przejęta przez władze miasta, stając się jedyną wówczas miejską publiczną średnią szkołą dla dziewcząt stopnia wyższego. Decyzja ta wynikała z postulatów, a nawet nacisków elity kupieckiej miasta w sprawie kształcenia płci żeńskiej. Z powodu braku materiałów źródłowych bardzo trudne do ustalenia są informacje dotyczące pierwszego składu nauczycielskiego, planu lekcyjnego czy liczby uczennic. W 1883 roku nazwano ją Wiktoria Szkule na rzecz żony następcy tronu, a późniejszego cesarza Fryderyka III. Wydarzenie to miało miejsce podczas uroczystego otwarcia nowego budynku szkoły przy ulicy Kładki. W latach 80. XIX wieku była to szkoła z 8-letnim kursem nauczania, przy czym klasy 8 do 6 stanowiły stopień podstawowy, stopień średni obejmował klasy od 5 do 3, a najwyższy 2 i 1. Nauczano religii języka niemieckiego z podziałem na godziny poświęcone doskonaleniu czytania oraz lekcjami poglądowymi. Odrębnie uczono pisania wypracowań oraz literaturoznawstwa. W klasie 5 wprowadzono naukę języka francuskiego z podziałem na naukę gramatyki oraz literaturoznawstwa wraz z konwersacją. W klasie 2 dochodziła jeszcze nauka języka angielskiego. W planie lekcji była również historia od klasy 4, geografia od klasy 6, nauki przyrodnicze z podziałem na opisy przyrody i przyrodoznawstwo, rachunki, pisanie w klasie 8 połączone z czytaniem od 6 do 3, rysunki, prace ręczne od 6 do 1, śpiew oraz zajęcia gimnastyczne. Wprowadzenie zajęć gimnastycznych do 1894 roku nie było obowiązkowe, w związku z czym należy podkreślić ich obecność Wiktoria Szkule. Ze sprawozdania rocznego szkoły za rok 1877-78 wynika, iż w placówce uczyło się 273 uczennice. W kolejnym roku szkolnym było już 290, z czego 244 to ewangeliczki, 18 katoliczek oraz 23 pochodzenia żydowskiego. Miejscowych było 259, za miejscowych 31. W roku szkolnym 1904-1905 liczba uczennic wzrosła do 716. Mamy tu 167 seminarzystek oraz 549 uczennic szkoły średniej. Do wybuchu I wojny światowej szkoła odnotowuje stały wzrost liczby dziewcząt pobierających naukę, co jest też procesem charakterystycznym dla pozostałych placówek oferujących edukację żeńską, a co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tego typu szkolnictwo. Według tajskiego informatora szkolnego z 1905 roku autorstwa Paula Gergego w Gdańsku łącznie z Rzeszem funkcjonowało 9 prywatnych placówek oferujących ponad elementarną edukację. Według autora informatora 5 szkół było szkołami stopnia wyższego. Do grupy tej zaliczył szkołę doktora Schellera przy ulicy Żabi Kruk, powstała w 1652 i szkołę Klary Dan-Hilde działającą od 1879 w Gdańsku w Rzeszu. Szkołę pedagog Hedwig Wittmann, także funkcjonującą we Wrzeszczu od 1885 roku, Marię Szule, jedyną w Gdańsku niemiecką katolicką wyższą szkołę żeńską, założoną w 1886, przez Marię Landmann oraz znaną niemiecką działaczkę na rzecz katolickiego wyższego szkolnictwa żeńskiego. Była to szkoła na wysokim poziomie, na bieżąco wiedzi na bieżąco w odpowiedzi na zapotrzebowanie poszerzające swoją ofertę edukacyjną. Do szkół wyższych należała także placówka otwarta w 1905 roku przez pannę Zelman. Otwarcie jej możliwe było dzięki otrzymanej od miasta subwencji. Jedyną szkołą żeńską stopnia wyższego była
Wiktoria Szulc. W grupie szkół średnich stopnia niższego prywatnych miejsc nie było. Znalazły się EBR 3 Węsienszule, Węższe Tojśterszule przy ulicy Świętego Ducha, powstała w 1931, Elizabeth Szule, wcześniejsza Chwiczenszule, powstała w 1862, Hopperszes Męsien-Mittelschule przy Świętego Ducha 131, wcześniejsza Fischerszule, założona w listopadzie 1859 przez siostry Klarę i Marię Polkę Fischer. Córki gdańskiego kupca Heinricha Fischera. Gdańsk był również popularnym ośrodkiem kształcenia nauczycieli. Seminaria powstawały przy wyższych szkołach żeńskich. Przy Miejskiej Wyższej Szkole Żeńskiej 3-letnie seminarium działało od 1879 roku, przy Marię Szule od 1891. W latach 90. XIX wieku zostało założone także przy Ebert Szule. W mieście istniały drewniane seminaria dla przedszkolaków. Działające przedszkola były doskonałym miejscem do zdobywania praktyki. W 1882 roku powstało Wiktoria Kindergarten, przedszkole z seminarium. Drugie przedszkole, przy którym zorganizowano seminarium, prowadziła Olga Malinowska. Rozwój przemysłu i handlu stworzył potrzebę zakładania dla kobiet szkół zawodowych. Powstawały wówczas tzw. Handels- und Gewerbeschule für Frauen und Mädchen. Zakłady te należały do państwowych szkół zawodowych, które na szczeblu władz prowincjonalnych podlegały jurysdykcji prezesów agencji, a na szczeblu władz centralnych Ministerstwu Handlu i Przemysłu. Były to także szkoły kształtące nauczycieli zawodu. W 1914 roku Paul Gerke w gdańskim informatorze szkolnym wymienia cztery takie placówki. Najstarsza powstała w 1880 roku. Była to szkoła zawodowa i handlowa dla kobiet i dziewcząt przy ulicy Pilnej 65. Funkcjonowała także ogólnozawodowa szkoła, żeńska szkoła dokształcająca przy ulicy Żabich Róg. Niestety nie udało się ustalić daty jej powstania. Od 1900 istniała szkoła handlowa dla dziewcząt na podwalu staromiejskim. Na Długim Targu od 1904 roku działał Instytut Naukowo-Handlowy. Była to szkoła koedukacyjna. Placówki tego typu przeznaczone były dla dziewcząt, które miały ukończony 15 rok życia. Kursy trwające od 3 miesięcy do 2 lat były odpłatne, a dotyczyły prowadzenia ksiąg rachunkowych, korespondencji handlowej, rachunkowości, prawa handlowego, wekslowego, podatkowego, pisania na maszynie. Największe zmiany w organizacji Wyższego Szkolnictwa Żeńskiego zostały wprowadzone przez rozporządzenie ministerialne z 18 sierpnia 1808 roku. Podstawą reformy z 1908 roku była 10-klasowa Wyższa Szkoła Żeńska, liceum, do którego wstęp warunkowany był ukończeniem 6 roku życia. Duże znaczenie miał fakt, iż tzw. wyższe szkoły żeńskie zostały uznane w sensie prawnym za szkoły typu wyższego i oddzielone od średnich szkół żeńskich. Nad budową, nad liceum było tzw. liceum wyższe, Oberliceum, na które składała się szkoła żeńska z 2-letnim kursem nauki oraz seminarium dla nauczycieli. Celem Frauenschule było ogólne wykształcenie w zakresie gospodarstwa domowego i ekonomii, natomiast 4-letni wyższe seminarium nauczycielskie służyło przygotowaniu nauczycielek do nauczania w wyższych szkołach żeńskich, nie tylko w klasach od 10 do 5, ale tylko w klasach od 10 do 5, czyli w stopniu niższym i średnim. Reforma przewidywała również powstanie zakładu naukowego Studienanstalt, który został urządzony na wzór wyższych szkół męskich, których edukacja kończyła się egzaminem maturalnym. Po 4 klasie liceum można było przejść do wyżej wymienionego zakładu, który przyjmował w tym przypadku formę kursów gimnazjalnych, bądź też formę gimnazjum realnego. Natomiast po 3 klasie liceum można było przejść do klas u
urządzonych na wzór wyższych szkół realnych. Unormowane zostały także kwestie dotyczące planów nauczania, jak i personelu nauczycielskiego. Ustawa zamierzała do zrównania pozycji nauczycieli szkół żeńskich z nauczycielami szkół męskich. Szkoły żeńskie zostały podporządkowane prowincjonalnym kolegium szkolnym. Na mocy decyzji prowincjonalnego kolegium szkolnego w Gdańsku w poczet określonych w reformie 1908 roku szkół wyższych zostały zaliczone następujące szkoły żeńskie funkcjonujące w mieście. Wiktoria Szule, Mariusz Szule, prywatna wyższa szkoła żeńska doktora Szerlera, prywatna wyższa szkoła żeńska doktora Wendiga, która powstała w 1927 roku. Prywatna wyższa szkoła żeńska pani Zelman, prywatna wyższa szkoła żeńska panny Wittmann, prywatna wyższa szkoła żeńska pod kierownictwem doktora Beckhera, mieszcząca się w Gdańsku Brzeszczu, od 1910 funkcjonująca pod nazwą Stefan Wetzel-Lison. Reforma ta była wynikiem ścisłej współpracy władz rządowych, pedagogów szkół żeńskich oraz przedstawicielek niemieckiego ruchu kobiecego. W opinii pani dr Niebęgłowskiej od połowy lat 70. edukacja żeńska w oczach polityków nie była przedmiotem godnym zainteresowania, o czym świadczą tak późne, wyżej wymienione regulacje prawne, czy też pojawienie się w budżecie państwa dopiero w 1877 roku zapisu dotyczącego wydatków na wyższe szkoły żeńskie. Przez niemal cały XIX wiek w zarządzie średnim szkolnictwem żeńskim w Prusach pozostawało w gestii władz państwowych, a co się z tym wiąże, także kwestie finansowe, to jest wszelkie dotacje i wsparcia również w większości scedowane były na władze lokalne. Dopiero utworzenie w 1899 roku w Ministerstwie Oświaty Wydziału do Spraw Wyższego Szkolnictwa Żeńskiego, na czele którego stanął Stefan Wetzel, zmieniło sytuację. Wybór ten okazał się bardzo pomyślny dla zwolenników reformy szkolnictwa żeńskiego, ponieważ właśnie w osobie Wetzelda zyskali oni wielkiego zwolennika i współpracownika. Licznie powstające już od połowy XIX wieku organizacje kobiece lub haseł dotyczących równouprawnienia zawodowego i politycznego żądały także równouprawnienia w dziedzinie wykształcenia. Można więc zaryzykować stwierdzenie, iż włączenia się działaczy emancypacyjnych w pracę zmierzające do przekształcenia szkolnictwa żeńskiego, proces ten trwałby o wiele dłużej. Wielokrotnie to stowarzyszenia kobiece stały za organizacją między innymi kursów gimnazjalnych dla dziewczyn. Funkcjonujące w Gdańsku organizacje kobiece potwierdzają to. W 1890 roku powstało w mieście stowarzyszenie Frauenwohl, którego pierwowzorem była organizacja pod tą samą nazwą utworzona w Berlinie w 1888 roku z inicjatywy Miny Kauer, a stanowiąca w przyszłości postępowe skrzydło mieszczańskiego ruchu kobiecego. Celem działalności związku było dążenie do poprawy sytuacji zawodowej dziewcząt poprzez urządzanie kursów dokształcających i nowych miejsc pracy. Żądano zwiększenia uczestnictwa kobiet w procesie wychowania młodzieży, jak i gruntownej reformy szkolnictwa żeńskiego. Działaczki stowarzyszenia organizowały wieczorki naukowe dla pracujących dziewcząt, na których odbywały się zajęcia z języka niemieckiego, rachunków, pisania, śpiewu, rysunków i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zorganizowano także szkołę gotowania, jak i kursy dla pielęgniarek. Organizacja prowadziła również bibliotekę i biuro pośrednictwa pracy. Dzięki zaangażowaniu jej członkiń w 1891 roku utworzono przy Wiktoria Szule kursy realne dla dziewcząt. W pierwszym roku z oferty tej skorzystało 66 dziewcząt. Przygotowywały do egzaminów na nauczycielkę wyższą, jak i do matury w Zurichu. Każdy kurs był oddzielnie opłacany. Prowadzono zajęcia z języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego, gospodarki narodowej, chemii, łaciny i matematyki. W piątym roku istnienia kursów
podjęto decyzję, iż prowadzenie zajęć z poszczególnych przedmiotów uzależnione będzie od określonej liczby uczennic. Zbyt mała liczba chętnych na dany przedmiot powodowała zaniechanie przeprowadzenia tych zajęć. Tak samo stało się z łaciną i matematyką. Zrezygnowanie z tych przedmiotów spowodowało, iż kursy nie mogły realizować swojego celu nadrzędnego, jakim było przygotowanie do studiów wyższych. Mimo to pozostano przy pierwotnej nazwie kursów, tzw. realkursy, chociaż przyjęło one formę kursów dokształceniowych. Ta postępowość organizacji wynika, wydaje się, jak zauważa profesor Agnieszka Szudarek, z cytat wpływu pochodzącej z tego miasta Ketty Schreimacher, radykalnej niemieckiej działaczki emancypacyjnej. Natomiast Ojczyźniany Związek Kobiet urządzał kursy przygotowujące do egzaminu na nauczycielki prac domowych. Zajęcia praktyczne obejmowały gotowanie, szycie, pranie, opiekę nad chorymi, zajęcia teoretyczne, pedagogikę, prowadzenie domowych ksiąg rachunkowych. Również zaangażowanie kadry zarządzającej, jak i nauczycieli tych placówek miało duży wpływ na zmianę stosunku władz do szkolnictwa żeńskiego, jak i na jego reformę. Dużym zaangażowaniem w tej kwestii odznaczali się dyrektorzy Miejskiej Wyższej Szkoły Żeńskiej, Wiktoria Szulew, ten Ernst Richard Wulkow, który należał do Niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Wyższego Dziewcząt, założonego w 1872 roku w celu realizacji postulatów konferencji w Weimarze. Działalnością ponadregionalną odznaczył się także kolejny dyrektor Miejskiej Szkoły Żeńskiej, dr Stefan Neumann. Był założycielem i wieloletnim przewodniczącym Ruskiego Stowarzyszenia Publicznych Wyższych Szkół dla Dziewcząt. Funkcję przewodniczącego organizacji sprawował od 1887 do 1905 roku. Dzięki jego staraniom przy Wiktoria Szule otworzono w 1906 roku klasę opiekunki gimnazjum realnego, których ukończenie dawało możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, co świadczyło o nowoczesności Gdańska, jak to określiła dr Binkowska, z czym się oczywiście zgadzam, pani dr Binkowska. W 1906 roku działał w Berlinie w konferencji styczniowej, brał udział w Berlinie w konferencji styczniowej, na której spotkali się przedstawiciele szkół wyższych, profesorowie uniwersyteccy, kadra nauczycielska wyższych szkół żeńskich oraz politycy, mając na celu opracowanie założeń przyszłej reformy szkolnictwa żeńskiego. Z Prus Zachodnich w konferencji uczestniczyła także Marie Landmann, kierowniczka Marienschule, aktywnie działająca na rzecz niemieckiego katolickiego wyższego szkolnictwa żeńskiego. W 1903 roku dzięki jej staraniom przy organizacji Rhein-Katholischer Deutscher Lehrerinnen utworzono sekcję zajmującą się sprawami średniego szkolnictwa żeńskiego. W latach 1904-1921 redagowało czasopismo Mädchenbildung auf christlicher Grundlage. W 1906 roku założyła w Gdańsku terenowy oddział Katolickiego Związku Kobiet Niemieckich. Podsumowując, gdańskie średnie szkolnictwo żeńskie w XIX stuleciu było integralnym elementem pruskiego systemu szkolnego, w wyniku czego podlegało ono procesom obejmującym całość państwa pruskiego. W ocenie pani dr Rewenkowskiej Gdańsk wychodzi naprzeciw potrzebom żeńskiej części mieszkańców miasta, jak i też regionu, dając możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie szkoły średniej, seminarium nauczycielskiego, szkoły zawodowej, a także wykształcenia gimnazjalnego. O tym, że były to szkoły potrzebne, świadczyła stale wzrastająca frekwencja. O zwiększenie możliwości edukacyjnych dbały również funkcjonujące w Gdańsku organizacje kobiece. Wysoki poziom placówek wynikał z zaangażowania kadry kierowniczej, nie tylko w rozwój własnych placówek, ale także w działania na gruncie państwowym, czego dowodzi aktywność doktora Neumanna oraz Marii Landmann. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dbanie o edukację kobiet jest zrównoważony rozwój. Chciałabym tylko dodać, że skoro była mowa o ojcach i modernizacji, to trzeba by też powiedzieć o matkach i dlatego też
myślę, że mój referat będzie tutaj pewnym uzupełnieniem. Czyli Matki Miasta, Udział Kobiet w Administracji Komunalnej w Gdańsku na przełomie XIX i XX wieku. Miasta zgodnie z ustawą o wsparciu w miejscu zamieszkania ogłoszoną w Prusach w 1848 roku, a w całych Niemczech z kilkoma wyjątkami w roku 1871 zobowiązane były do wspierania biednych z własnych funduszy, ale pod warunkiem, że wcześniej zamieszkiwali oni przynajmniej rok w danym ośrodku, pracując na własne utrzymanie. Przyjęcie takiego rozwiązania w miejscu obowiązku pomocy ze strony gminy pochodzenia było konsekwencją liberalnych reform gospodarczych, a zwłaszcza wolności osadniczej, która umożliwiała migrację ludności oraz odegrała istotną rolę w procesie industrializacji i urbanizacji. Napływ ludności do miast powodował jednak rozrastanie się biednych dzielnic robotniczych i generował stały wzrost wydatków na cele socjalne. Kwestia ta, jak również szereg innych problemów społecznych związanych z uprzemysłowieniem, uświadomiła elitom mieszkańskim konieczność zreformowania samorządowej opieki nad ubogimi. Wzorem w tym zakresie stało się rozwiązanie wprowadzone w 1853 roku w Elberfeld, w nadrenii północnej Westfalii, gdyż przyniosły one tam obniżenie wydatków na cele opiekuńcze i wpłynęły na poprawę jakości życia najniższych warstw ludności miejskiej. W Gdańsku tak zwany system elberfeldzki został formalnie przyjęty na mocy nowej ordynacji ubogich ogłoszonej w 1898 roku. Dokument ten reorganizował miejską pomoc potrzebującym przez odwołanie się do zasad nowoczesnej pracy socjalnej. Oprócz tego jednak odegrał istotną rolę w procesie uobywatelnienia kobiet, gdyż otworzył im drogę do partycypowania w administracji komunalnej, a więc do wpływu na lokalną politykę społeczną. Ze względu na to, że w dotychczasowej polskiej historiografii nie podejmowano tego tematu, celem mojego wystąpienia jest po pierwsze wskazanie, na których stanowisk administracji miejskiej zostały dopuszczone przedstawicielki gdańskiego mieszkaństwa, a po drugie w jakich okolicznościach do tego doszło. Oprócz tego jednak chciałabym odpowiedzieć na pytanie, jakie było zainteresowanie kształtem zamieszczanym tego typu aktywnością, i czy miała ona swoje konsekwencje z perspektywy dążeń emancypacyjnych kobiet. By odnieść się do tych kwestii, należy zwrócić uwagę na trzy konteksty, w jakich wspomniana problematyka jest zakorzeniona. To jest charakter zorganizowania opieki nad ubogimi według systemu elberfeldzkiego i rola kobiet w jego funkcjonowaniu. Następnie uwarunkowania, w jakich miasta adaptowały ten system na swoje potrzeby, oraz miejsce udziału kobiet w administracji samorządowej w programie niemieckiego mieszkańskiego ruchu kobiecego. Nowa organizacja opieki nad ubogimi wprowadzona w Elberfeld wynikała z dążenia do zwiększenia efektywności pomocy, głębszego jej zindywidualizowania i zapewnienia minimum socjalnego tylko niezdolnym do pracy. Cele te osiągano dzięki ciągłemu monitorowaniu sytuacji w rodzinach pobierających zapomogi oraz poprzez stały, bezpośredni kontakt między urzędnikiem a osobą potrzebującą wsparcia. Zadaniem tym nie zostanie jednak obciążenie urzędnicy miejskiej deputacji czy dyrekcji ubogich, ale sami mieszkańcy. Mieszkańcy miasta, dokładnie zaś tak zwani szanowani obywatele, najczęściej przedstawiciele grupy mieszkaństwa, a także mieszkaństwa wykształconego oraz burżuazji, którzy byli wybierani na honorowy urząd opiekuna ubogich. Opiekunowie byli więc pośrednikami między osobami potrzebującymi pomocy, a członkami miejskich władz opiekuńczych, oczekujących obniżenia wydatków na cele socjalne. Mieli więc wpływ na finanse miasta i w ten sposób uczestniczyli w kształtowaniu polityki wspólnoty. System elberfeldzki zakładał, że każdy z opiekunów może mieć pod swoją opieką tylko kilka rodzin. Oznaczało to, że w funkcjonowanie systemu było zaangażowane zazwyczaj kilkaset osób. Na przykład we Wrocławiu, liczący na początku XX wieku ponad 420 tysięcy mieszkańców, owych opiekunów było aż 1442. W drugiej połowie XIX wieku dla wszystkich, którzy planowali udzielać się w samorządzie miejskim, funkcja opiekuna ubogich stała się przepustką do kariery. Miała też charakter prestiżowy, tak jak i inne formy działalności na polu reformy społecznej.
więc uznać, że system alberhelski mobilizował do uczestniczenia w życiu publicznym miasta albo w poczuciu obywatelstwa oraz budował tożsamość mieszkaństwa wokół określonych wartości i opartego na nich programu społecznego. Oszczędności, jakie przyniosła LBPT reorganizacja pomocy potrzebującym, zachęcały władze samorządowe innych ośrodków do adaptowania tych rozwiązań na swoje potrzeby. Jakkolwiek początkowo w gronie naśladowców znalazły się tylko sąsiednie miasta przemysłowej nadrębnej północnej Westfalii, to jednak do końca XIX wieku system LBP-cki funkcjonował już w większości dużych miast mniejszych. Znaczący wpływ na jego upowszechnienie miało niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki nad Ubogimi i Dobroczynności. Powstało ono na przełomie 1880 i 1881 roku. Jego członkami byli przede wszystkim samorządowi urzędnicy opieki nad ubogimi, organizacje dobroczynne oraz osoby prywatne. Do 1896 roku zrzeszyły się w nim wszystkie miasta w Niemczech, liczące ponad 20 tysięcy mieszkańców, w tym Gdańsk również. Stowarzyszenie stawiało sobie za cel racjonalizację wspierania biednych, promowanie nowych, sprawdzonych rozwiązań w zakresie pomocy potrzebującym i działało na rzecz ujednolicenia organizacji miejskiej opieki nad ubogimi, właśnie poprzez wprowadzenie systemu z Elberfeld. W praktyce było najważniejszą organizacją w Niemczech, która promowała postępowe idee dobrobytu oparte na podstawach naukowych oraz nowoczesną opiekę społeczną. Jednym z elementów zmian popieranych przez stowarzyszenie było dążenie do profesjonalizacji pracy opiekunów ubogich. Nie oznaczało to jednak rezygnacji z zaangażowania do komisji ubogich mieszkańców miast, jednak łączyło się z zalecaniem im odpowiedniego przeszkolenia z zakresu pracy socjalnej. System LBP-cki nie przewidywał udziału kobiet w pracach komisji ubogich. Praca ta była bowiem formą partycypacji w samorządzie miejskim i łączyła się z dysponowaniem publicznymi pieniędzmi, więc z definicji mogła być sprawowana wyłącznie przez mężczyzn. Trudności z obsadą licznych stanowisk opiekunów ubogich, ale i przekonanie, że pomoc biednym należy do tradycyjnych zadań kobiet ze średnich i wyższych warstw społecznych, spowodowały, że niektóre z miast nawiązywały współpracę z organizacjami kobiecymi, a także później zatrudniały kobiety jako opiekunów ubogich. Angażowanie kobiet w municypalną opiekę nad ubogimi popierała także część reformatorów społecznych skupiona w wspomnianym wcześniej niemieckim Stowarzyszeniu na Rzecz Opieki nad Ubogimi i Dobroczynności. W 1896 roku organizacja ta opowiedziała się oficjalnie za dopuszczeniem ich do stanowisk opiekunów ubogich na równych prawach z mężczyznami. Co więcej, zwolennicy tego rozwiązania podkreślali, że jest to pilna konieczność, gdyż wśród wymagających wsparcia było wiele kobiet i dzieci, a właściwe zdiagnozowanie przyczyn biedy wymagało wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarstwa domowego, co, jak uważali, wykraczało poza kompetencje mężczyzn. Integrowanie kobiet z municypalną opieką nad ubogimi poparł także w 1901 roku III Sejmik Miast Pruskich. Nie oznaczało to jednak powszechnej akceptacji dla tego rozwiązania. Jak już wyżej wspomniano, praca w komisjach ubogich stanowiła przymiot obywatelstwa kwalifikowanego i uważana była za przywilej mężczyzn. Dopuszczenie do niej kobiet rodziło obawy przed żądaniem włączenia ich także do innych form partycypacji w samorządzie miejskim. Niepokój budził też dyletantyzm kobiet. Sądzono, że mają skłonności do nieracjonalnych decyzji i trwonienia pieniędzy, zaś kontakt kobiet z tak zwanego towarzystwa z patologicznymi rodzinami biedoty miejskiej oceniano jako nieodpowiedni ze względów obyczajowych. Emil Münsterberg, jeden z głównych reformatorów społecznych i rzeczników aktywności kobiet w municypalnej opiece nad ubogimi, podkreślał konieczność fachowego przygotowania ich do wykonywania nowych zadań w związku z upowszechnianiem się naukowego podejścia do pracy socjalnej. Głos ten wpisywał się w dyskutowaną od lat 90. XIX wieku kwestię profesjonalizacji prac opiekunów ubogich. Łączył się także z hasłami mieszkańskiego umiarkowanego ruchu kobiecego, którego liderki widziały w pracy socjalnej naturalny obszar aktywności zawodowej dla przedstawicielek średnich i wyższych warstw społecznych.
już od końca lat 60. XIX wieku. Postulowały one włączenie kobiet do miejskich komisji wyborczych, ale dopiero wspomniana wyżej potrzeba fachowego przygotowania do aktywności municypalnej opiece nad ubogimi stworzyła w latach 90. XIX wieku pole do działania dla aktywistek ruchu. Doprowadziła także do sformułowania koncepcji tzw. duchowego macierzyństwa, która uzasadniała zarówno kształcenie kobiet w zawodach związanych z pracą socjalną, jak i włączenie ich do municypalnej opieki nad ubogimi sierotami. Na przełomie XIX i XX wieku kwestie te stały się jednym z najważniejszych punktów w programie niemieckiego mieszkańskiego ruchu kobiecego. Koncepcja duchowego macierzyństwa została zaczerpnięta od pedagoga Friedricha Hegla i rozwinięta przede wszystkim przez działaczki Henriette Goldschmidt i Helenę Lange w końcu XIX wieku. Jej podstawą było przekonanie o przeznaczeniu kobiet do macierzyństwa. W związku z tym posiadane przez nie cechy tkwiące w ich naturze miały stać się podstawą, na której powinna zostać zbudowana wspólnota narodowa. Rozwijanie pokojowych form współpracy, łagodzenie przeciwieństw, nacisk na współdziałanie, a nie na rywalizację miały towarzyszyć włączaniu kobiet do życia publicznego. Postawa taka miała być efektem doświadczeń zdobytych w życiu rodzinnym, które powinny być aplikowane w różnych aspektach życia społecznego. Podkreślając współzależność sfery prywatnej i sfery publicznej, wezwała te kobiety, tutaj mam na myśli Henriette Goldschmidt, do stworzenia dla siebie odrębnej roli tzw. matek wspólnoty obywatelskiej, czyli inaczej matek miast współdziałających z mężczyznami w wypełnianiu różnych zadań społecznych. Goldschmidt popierała więc integrację kobiet z municypalną opieką nad ubogimi. Co więcej, pracę tę identyfikowała jako służbę społeczną i narodową oraz obowiązek obywatelski kobiet porównywalny ze służbą wojskową mężczyzn. Zdecydowana większość działaczek w mieszkańskim ruchu kobiecym w Niemczech nie łączyła bowiem swoich dążeń do obecności w sferze publicznej z koncepcją identyczności i równości płci, wręcz przeciwnie. Budowała je na dostrzeżeniu odmienności między nimi i zabieganiu o równe wartościowanie w przestrzeni publicznej tego, co uważanego było za męskie, z tym, co uważane było za kobiece. Jako że kobiecość określało esencjalne powołanie do macierzyństwa, miało ono także wskazywać sferę aktywności zawodowej kobiet. Należała więc do nich przede wszystkim opieka społeczna, edukacja oraz wychowanie dzieci i młodzieży, a więc obszary stwarzające możliwość wyrażenia specyficznej macierzyńskiej energii, która miała tkwić w kobietach niezależnie od tego, czy w rzeczywistości posiadały dzieci. Konsekwencją tego miało być dowartościowanie etyki maternalnej, tak by mogła zmienić sferę publiczną i zdominowaną przez mężczyzn politykę. Mieszkański umiarkowany ruch kobiecy w działaniach tych widział misję kulturową kobiet oraz drogę do emancypacji. W tym kontekście koncepcja duchowego macierzyństwa miała więc kluczowe znaczenie dla rozwoju idei obywatelstwa kobiet. Budowany w ten sposób wzorzec nowej kobiety wymagał jednak odpowiedniego przygotowania, zdobycia konkretnej wiedzy i umiejętności. Wynikająca z duchowego macierzyństwa działalność na rzecz pomocy potrzebującym różniła się więc zasadniczo od tradycyjnej dobroczynności. Wymagała wiedzy, gdyż opierała się na edukowaniu najniższych warstw społecznych w zakresie domowej ekonomii, opieki nad dziećmi i higieny. Praca społeczna rozumiana więc była jako przedsięwzięcie pedagogiczne mające na celu podniesienie kultury klas pracujących. Szczególnie podkreślała to Alicja Salomon, która stanęła na czele powołanej w Berlinie w 1908 roku Szkoły Socjalnej dla Kobiet. Do 1913 roku w całych Niemczech powstało 14 wzorujących się na niej placówek edukacyjnych. Rozwój tego typu szkolnictwa był odpowiedzią na zapotrzebowanie władz samorządowych, które na początku XX wieku coraz chętniej zatrudniały kobiety. Każde z miast miało jednak samo zadecydować, czy w jakim charakterze wspomóc się w ich pracy. Ogólnie w miastach niemieckich do 1914 roku kobiety były dopuszczone w administracji komunalnej na stanowiska honorowych i płatnych opiekunek ubogich i sierot, otrzymujących wynagrodzenie nadzorczyń zajmujących się opieką nad dziećmi pozamałżeńskimi,
pracowało także w medytacjach ubogich jako radczynie, ubogich i radczynie sierot oraz w medytacjach szkolnych. W 1907 roku w 74 miastach w Niemczech liczących ponad 20 tysięcy mieszkańców było ponad 4,5 tysiąca kobiet pracujących jako opiekunki sierot i opiekunki ubogich. Natomiast tuż przed wybuchem wojny liczba ta wzrosła aż do 17 tysięcy kobiet powołanych na stanowiska honorowe i 200 na stanowiska płatne. Gdański system alberdecki otwierający przed kobietami aktywność w strukturach miejskich opieki nad ubogimi w porównaniu do innych miast został wprowadzony relatywnie późno. Od 1875 roku obowiązywał już na przykład w Elblągu, od 1885 w Poznaniu i w Wiesbadenie, zaś we Wrocławiu od 1895, chociaż na przykład w Lubece dopiero od 1911. Po jego ogłoszeniu na stanowiskach opiekunek ubogich zostało obsadzonych 39 kobiet, które miały pracować w poszczególnych komisjach funkcjonujących w okręgach, na jakie podzielone miasto. Ich zadaniem było objęcie szczególnym nadzorem samotnych kobiet, wielodzietnych rodzin, chorych, starców, dzieci, położnic. W porównaniu do innych miast była to dość duża grupa, gdyż na przykład w Poznaniu w tym czasie pracowało tylko 19 opiekunek ubogich, w 1907 roku w Berlinie zaś 35, ale na 4 tysiące mężczyzn zatrudnionych w charakterze opiekunów ubogich. W Szczecinie zaś jeszcze w 1910 roku brakowało w ogóle kobiet chętnych do pracy w tym charakterze. W Gdańsku w kolejnych latach rosło natomiast zainteresowanie tego typu aktywnością. Do 1904 roku liczba kobiet zatrudnionych w komisjach ubogich zwiększyła się do 153. Obsadzano więc około 30% wszystkich stanowisk opiekunów w komisjach. Wpływ na to miało przejęcie w 1902 roku przez Komisję Ubogich spraw związanych z opieką nad sierotami. Odtąd w Gdańsku kobiety mogły więc pracować jako opiekunki ubogich, opiekunki sierot lub pełnić obie funkcje jednocześnie. W komisjach miały takie same prawa jak opiekunowie ubogich, za wyjątkiem tego, że nie mogły zostać przewodniczącymi okręgu. Mimo początkowych obaw części urzędników przed współpracą z kobietami okazało się, że są one obowiązkowe i rzetelne w wychowywaniu powierzanych im zadań. W 1902 roku wraz z wydaniem przykładem Gdańska statutu regulującego sprawy opiekuństwa zatrudniano kobiety także na płatnych stanowiskach nadzorczych pozamałżeńskich dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia. W 1904 roku pracowało w takim charakterze 6. Zajmowały się one w ramach swoich zadań sprawdzaniem warunków życia i opieki nad wskazaną kategorią dzieci, także przez odpowiedni nadzór, zapewnienie opieki medycznej, doprowadzi do spadku odsetka ich zgonów, co się zresztą, jak pokazują statystyki, udało. Kolejną formą obecności gdańszczanek w administracji komunalnej było włączenie ich w skład dyrekcji ubogich, dokładnie Urzędu Ubogich. W 1908 roku 3 przedstawicielki gdańskiego mieszkaństwa wymienione były jako radczynie ubogich. Było to najwyższe stanowisko, jakie mogło być obsadzone przez kobiety w administracji komunalnej do 1914 roku. Gdańsk należał więc pod tym względem do nielicznego grona miast w Niemczech, które dopuściły kobiety do organu zarządzającego sprawami socjalnymi. Poza Gdańskiem do 1908 roku na tym krok zdecydowało się tylko 13 innych ośrodków, w tym, co ciekawe, sąsiedni Słupsk. Nie było natomiast w tym gronie na przykład stolicy Rzeszy Berlina. Przed I wojną światową ostatnim etapem włączania kobiet do administracji komunalnej w Gdańsku było dopuszczenie nauczycielek do lokalnych władz szkolnych, co miało miejsce w roku 1911 i nastąpiło na wniosek 3 organizacji. Stowarzyszenia Frauenwohl, też było tu dzisiaj wymieniane, oraz miejscowego oddziału patriotycznego Stowarzyszenia Kobiet i Stowarzyszenia Nauczycielek Szkół Ludowych. Relatywnie duże zainteresowanie kobiet angażowaniem się w pracy miejskiej opieki nad ubogimi w Gdańsku zwraca uwagę w kontekście innych miast, które przedstawicielki mieszkaństwa w większości obawiały się obejmowania stanowisk opiekunów.
Na przykład w 1908 roku na łamach jednego z niemieckich dzienników w Poznaniu wskazywano, że jedną z przyczyn niechętnego stosunku kobiet do pracy w komisjach ubogich było postrzeganie jej jako obszaru typowo męskiej aktywności, co więcej przyjmowanej w ramach realizacji programu emancypacyjnego. W Gdańsku natomiast przedstawicielki mieszkaństwa zasadniczo nie miały obaw przed obejmowaniem stanowisk opiekunów ubogich. Można przypuszczać, że wynikało to z tego, że już przed 1898 rokiem, czyli przed tym rokiem ogłoszenia nowej ordynacji ubogich, pracowały w tym charakterze w strukturach powołanego w Gdańsku w 1868 roku Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Ubogich, którego przewodniczącym był bardzo zasłużony gdańszczanin Heinrich Milker. Stowarzyszenie to powstało z inicjatywy gdańskiego mieszkaństwa, głównie kupców, by pomagać ubogim, ale przede wszystkim by walczyć z żebractwem, które stało się plagą w Gdańsku po nieurodzaniu w roku 1867. Nie było jednak typowym towarzystwem dobroczynnym. Swoją działalność oparło bowiem na systemie ebelferckim, włączając także kobiety do pracy jako opiekunki ubogich. Tym samym więc było nowoczesną organizacją opiekuńczą opartą na pracy socjalnej wśród potrzebujących. W chwili założenia stowarzyszenia w 17 okręgach, na jakie podzielono miasto, pracowało około 120 opiekunów ubogich i 57 opiekunek, które w komisjach miały takie same prawo jak mężczyźni. Ta kilkudziesięcioletnia praktyka pozwoliła przedstawicielkom gdańskiego mieszkaństwa przejść płynnie od tradycyjnej pomocy ubogim, polegającej na zbieraniu datków i dawaniu jałmużny, do nowoczesnej, prewencyjnej pomocy socjalnej, będącej swego rodzaju pracą u podstaw, aktywizującą ubogich do działania. Spowodowała także kojarzenie pracy w komisjach z powinnością na rzecz wspólnoty, a nie z działaniami o charakterze emancypacyjnym. Do pracy w komisjach ubogich zachęcało bowiem wydanie szlanki także powstałe w 1890 roku Stowarzyszenie Frauenwald, które było organizacją mieszkańskiego ruchu kobiecego i propagowało nowoczesną pracę socjalną wynikającą z koncepcji duchowego macierzyństwa jako formę nie tylko aktywności honorowej, ale także zawodowej kobiet. Program ten był zbieżny z wizją emancypacji kobiet nakreśloną przez niemieckich reformatorów społecznych, którzy w oparciu o, jak uważali, naturalne cechy płci zakreślali obszar obecności kobiet w sferze publicznej. Obszar ten nie obejmował jednak praw wyborczych do samorządu. Dla działaczy kobiecych praca w administracji komunalnej stanowiła natomiast kluczowy element koncepcji kobiecego obywatelstwa. Jako matki miast biorące udział w lokalnej polityce socjalnej i pracujące w komisjach ubogich na równi z mężczyznami uważały, że mają podstawę domagać się także praktyk głosowania w wyborach samorządowych. Na tym tle we wrześniu 1906 roku dwie gdańszczanki, Marta Sommerfeld i Peter Rode, weszły w spór z władami miasta, które były rozwiązywane na drodze postępowania administracyjnego. Wpisały się bowiem na listę wyborców, uznając, że spełniają warunki zawarte w ordynacji z 1853 roku dotyczące przyznania praw wyborczych. Władze odrzuciły ich roszczenia. Te jednak stały na stanowisku, że zapis zawarty w ordynacji mówiący, że prawa wyborcze ma każdy Prusak, obejmuje także kobiety. Opierały się przy tym na jednym z paragrafów Landrektu, który mówił, że obie płcie są równe. Spór obu kobiet z magistratem odbił się szerokim echem nie tylko w prasie gdańskiej, ale nie przyniósł im oczekiwanych efektów. Władze miasta stwierdziły bowiem, że zapis Landrektu, na jaki się powoływały, nie dotyczył ich pozycji publiczno-prawnej, a wyłącznie sytuacji w prawie prywatnej. Chociaż pragnę to jednoznacznych dowodów, wydaje się, że wydarzenie to przyczyniło się do założenia w Gdańsku w 1907 roku Stowarzyszenia Popierającego Prawa Wyborcze dla Kobiet, którego Marta Sommerfeld i Käthe Rode były aktywnymi członkiniami. Reasumując, gdańszczanki po 1898 roku obejmowały stanowisko administracji komunalnej związane z działalnością opiekuńczo-edukacyjną miasta, gdyż za sprawą reformatorów społecznych upowszechniło się przekonanie, że tylko kobiety są w stanie zapewnić właściwą diagnozę problemów społecznych i w
tworzyć odpowiednie środki zaradcze. Ich kwalifikacje do tej pracy miały wynikać przede wszystkim z tak zwanych cech natury kobiecej i kierującej działaniem kobiet w etyce troski. Wejście Gdańszczanek w strukturę administracji komunalnej stanowiło kontynuację wcześniejszej ich aktywności w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Ubogich, gdzie wykonywały zadania opiekunek ubogich już od końca lat 60. XIX wieku na równi z mężczyznami. Koncepcja matek miast trafnie więc oddaje charakter obecności w życiu społecznym, ich obecności w życiu społecznym Gdańska. Zafunkcjonowanie w ten sposób kobiet w przestrzeni publicznej miasta było możliwe dzięki wdrożeniu systemu ebeleckiego jako podstawy organizacyjnej działalności Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Ubogich, co stawia Gdańsk w pierwszym rzędzie miast, które w ten nowoczesny sposób zorganizowały pomoc potrzebującym. Czyli możemy tutaj mówić, że w zakresie reorganizacji opieki nad ubogimi w Gdańsku mamy rzeczywiście duży postęp, bo w literaturze przedmiotu właśnie na koniec lat 60. stawia się tutaj pewną cezurę, gdzie rzeczywiście system ebelwercki pojawia się w miastach na zachodzie Niemiec. I okazuje się, że w latach 60., w końcu lat 60. pojawia się także w Gdańsku. Dziękuję bardzo. Witam ponownie, tym razem w własnym imieniu. Dziś rozmawiamy o Gdańsku, a Gdańsk był ośrodkiem pewnego regionu. W XIX wieku były to Prusy Zachodnie, które ustawały albo odrębną prowincję, albo łącznie z Prusami Wschodnimi były ciałem administracyjnym, ale jednocześnie ta dolina Dolnej Wisły była zapleczem tego miasta, a na tym terenie funkcjonowało szereg już od średniowiecza ośrodków mniejszych, miejskich, średnich, które w czasach nowożytnych czy w średniowieczu jednak zapatrzone były na Gdańsk jako takie centrum. I XIX wiek też był dla nich tym okresem, gdy Gdańsk stawał się powoli różnego rodzaju podniesień. Z początkiem 1837 roku Zdolny Adept Nauk Przyrodniczych i Absolwent Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Berlinie Julius Karl Friedrich Scharnock, zakupiwszy posiadłość w Grudziądzu, przeniósł się do tego miasta z zamiarem rozwinięcia tam interesu farmaceutycznego, nie odbyło się bez komplikacji. Zimowa aura utrudniła podróż po zachodnio-pruskich drogach. Bagaże utknęły przez długie tygodnie na stacji pocztowej w Starogardzie. Sam Grudziądz, mimo korzystnego położenia, mógł rozczarować młodego Berlińczyka, gdyż, jak opisywał miasto jeden z pamiętnikarzy, cytuję, nie istniały tu jeszcze żadne fabryki, a były tylko sklepy. Miasto było na ogół niebrukowane, rynek jedynie otrzymał w roku 1843 druk w kształcie niebrennych osiłków, nieco później ulica Pańska. Do roku 1840 nie było w Grudziądzu żadnego publicznego oświetlenia. Domy były wówczas przeważnie parterowe lub jednopiętrowe. Często było można wówczas widzieć wałęsające się po ulicach wieprze, kury, kaczki i gęsi, a było to czwarte co do wielkości miasto na terenie Prus Zachodnich. Grudziądz nie stanowił wyjątku wśród licznych miast i miasteczek dzielnicy, która po zakończeniu epopei napoleońskiej i uporządkowaniu sytuacji europejskiej przez Kongres Wiedeński stała się peryferyjną prowincją Królestwa Hohenzollernów. Wojna, która nie ominęła tych ziem, niekorzystnie wpłynęła na demografię, zrujnowała ekonomikę, a także tkankę miejską poszczególnych miejscowości. Gdańsk, Torun, Grudziądz i szereg innych miast po 1815 roku przez długie dziesięciolecia znalazły się w zapaści ekonomicznej, a brak kapitałów, a przede wszystkim możliwości uzyskania korzystnego kredytu uniemożliwiły inwestycje, modernizację i rozwój. Zmarginalizowanie znaczenia handlu wiślanego, brak wygodnych połączeń drogowych, w piaszczystych drogach grzęzły nawet przystosowane do trudów komunikacji,
komunikacyjnych, diżanse pocztowe, odcięcie przez nową granicę położonych w centralnej Polsce rynków zbytu dla miejscowego rzemiosła spowodowało wyraźny regres i pierwsze zjawiska migracyjne, na co nakładały się skutki przekształceń ekonomicznych na wsi zainicjowane od góry po klęsce pod Jedną w 1867 roku. W większości miast i średnich miast, mniejszych i średnich miast Dolnego Śląskiego regionu dominowało budownictwo drewniane. Ulice, a nawet główne place nie były utwardzone. Wodę do konsumpcji czerpano z przepływających przez nie rzek lub znajdujących się w pobliżu jezior oraz dość płytkich studni. W praktyce nie istniał system pozbywania, nigdzie nie istniał system pozbywania się nieczystości, choć ich utylizacje nakazywały coraz bardziej restrykcyjne regulaminy i ordynacje narzucane przez władze państwowe. Symptomy polepszenia sytuacji gospodarczej pojawiły się około połowy wieku. Stopniowo postępowała integracja gospodarcza Pomorza Nadwiślańskiego z zachodnimi dzielnicami Prus, choć polityka gospodarcza państwa raczej nie sprzyjała rozwojowi tych ziem. Powstawały pierwsze linie kolejowe, co pobudzało zwolna gospodarkę wiejską, która w tym czasie kończyła właśnie już transformację kapitalistyczną, rozpoczętą na początku wieku. Trasy kolejowe wyznaczono jednak przede wszystkim ze względu na ich przydatność militarną, nie zaś przez wpływ na ekonomikę. Mimo to ich wpływ na rozwój ośrodków miejskich zawsze był pozytywny. Ośrodki miejskie stawały się miejscami wymiany handlowej oraz produkcji rzemieślniczej i przemysłowej dla rolniczego zaplecza. Pozytywne impulsy gospodarcze zbiegły się z rozwojem samorządności na szczeblu gmin miejskich. Ordynacja miejska, wspomniana tutaj przez panią dr Tarnowską z 1908 roku, oddawała znaczne kompetencje pochodzącym z wyboru organom samorządowym. Ustawa zaś z 1853 pełnię władzy lokalnej oddawała już w ręce miejscowych społeczności, z wyraźnym jednak uprzywilejowaniem zamożnych elit. W tym kontekście ważne jest także podkreślenie ustaw emancypacyjnych dla ludności żydowskiej, wydanych w latach 40. XIX wieku. Procesy te wpływały bowiem na ukształtowanie się elit społeczności miejskiej. Wzrastała także świadomość polityczna, a także poziom oświecenia mieszkańców miast, co było również powodem polityki państwowej wprowadzającej przymus szkolny. Splot tych rozłożonych w czasie zjawisk natury społeczno-polityczno-gospodarczej składających się na ogólne trendy modernizacyjne w strefie zachodnioeuropejskiej implikował także daleko posunięte przemiany w życiu miejskiej, peryferyjnej prowincji Rusji. Wyżej przedstawione zjawiska wytwarzały swoisty klimat, pozytywny klimat dla podejmowania różnorodnych inicjatyw, dla ambitnych jednostek wywodzących się lub ściśle identyfikujących ze środowiskiem lokalnym. A przedsięwzięcia te miały ogromny wpływ na przekształcenia zarówno przestrzeni publicznej, jak również wielu aspektów życia codziennego mieszkańców zachodnio-pruskich miast. Wspomniany już Juliusz Szarlok po otwarciu nowoczesnej apteki w Grudziądzu stał się inicjatorem budowy pierwszego w mieście systemu oświetleniowego. Po wprowadzeniu ordynacji samorządowej w 1853 roku wszedł do Rady Miejskiej, stał się także członkiem magistratu i zabiegał o wieloaspektowe unowocześnienie Grudziądza, od utwardzenia ulic po utworzenie szkoły średniej dla dzieci. Inny przykład, Karl Gustav Delwitz, utalentowany mistrz kowalski. Przybywszy na początku XIX wieku do Torunia z kapitałem wynoszącym około 1000 talarów, w ciągu kilku dziesięcioleci swej działalności gospodarczej stworzył doskonale prosperującą firmę, specjalizującą się w produkcji maszynowej. Przede wszystkim maszyn rolniczych, na których popyt nieustannie wzrastał. Kolejne pokolenia rodziny Delwitzów weszły w skład elit społecznych nie tylko Torunia, ale i ówczesnych Niemiec. Louis Wilhelm został architektem, działający w Berlinie i Erfurcie Oskar lekarzem. Równie spektakularny okazał się sukces ekonomiczny Salomona Hirsza Landshuta, pochodzącego z żydowskiej rodziny drobnych handlarzy z Brodnicy. W latach 40. wyemigrował do Kalifornii, ogarniętej wówczas gorączką złota. Zdobywszy tam majątek na różnorodnych interesach, podwrócił rodzinne strony po zawarciu małżeństwa, zamieszkał w Nowym Mieście Lubawskim.
przesunąłem. Dysponując odpowiednim kapitałem, w szybkim czasie stał się właścicielem najważniejszych parceli wokół rynku. Jego inwestycje budowlane odmieniły całkowicie oblicze miasteczka. Po rozbiórce dotychczasowych parterowych, krytych z trzech oglądem domów, stanęły tam nowoczesne, kilkupiętrowe kamienice, w tym najbardziej reprezentacyjny, należący do Ramsburga hotel. Zdobyte w Ameryce pieniądze dobrze zainwestował także Chełmianin Fritz Wood, który powróciwszy do rodzinnego miasteczka, rozwinął działalność gospodarczą, w Winniku której powstało kilka nowoczesnych kamienic czynszowych oraz zakład przemysłowy produkujący siatkę ogrodzeniową. Te jednostkowe przykłady dziewiętnowiecznych ludzi sukcesu wskazują na pewne trendy. Zastaną rzeczywistość zmieniały jednostki od z otwartym umysłem bywały w świecie umiejące skorzystać z funkcjonującego systemu polityczno-prawnego. Wieloaspektowe badania prowincjonalnych elit ekonomicznych i wpływu na lokalną ekonomikę oraz środowisko społeczne pozostają nadal otwartym wyzwaniem badawczym. Aktywni na polu gospodarczym i społecznym członkowie społeczności lokalnej często wchodzili w skład programów samorządowych i kreowali miejscową politykę i lokalną ekonomikę. Bo to od władzy rad miejskich i magistratów, a także samorządów powiatowych i sejmiku prowincjonalnego zależały bowiem decyzje w sprawie kluczowych dla funkcjonowania poszczególnych ośrodków inwestycji, takich jak budowa wodociągów, kanalizacji, rzeźni miejskiej, to bardzo istotne, gazowni, czy też budowy blokowania na rzecz lokalnego połączenia kolejowego lub drogowego. Ukształtowany w drugiej połowie XIX wieku system zarządzania gminami miejskimi, sprowadzający się zasadniczo do zasady, że organy samorządu, a więc rada i magistrat, reprezentujące środowisko lokalne, wynajmowało fachowca, bo też była o tym mowa, że ukształtowała się pewien taki korpus urzędników, burmistrzów. Oni czyhali na ogłoszenia prasowe i oddane przez magistratów Rady Miejskiej i zostali w zasadzie wynajmowani. W osobie burmistrza, osoby przygotowanej, wykształconej lub obcej, nieuwikłanej w miejscowe powiązania towarzysko-ekonomiczne, miało wiele zadań. Wyzwania modernizacyjne podejmowane przez ojców miast możliwe były jednak przede wszystkim ze względu na zaistnienie możliwości uzyskania stosunkowo łatwego i opłacalnego kredytu. Właśnie wówczas wystartował się system, w którym samorządy mogły bez trudu uzyskiwać pożyczki na inwestycje. Sprzyjał temu długoletni czas stabilizacji gospodarczej, jak i mimo kilku wstrząsów i kryzysów gospodarczych zapanował w Rzeszy Niemieckiej po 1871 roku oraz rozwój niemieckiego sektora bankowego, a także preferencyjna działalność organów państwowych, na przykład plan modernizacji całej prowincji ogłoszony przez prezydenta Goslera. Zasygnalizowana powyżej indywidualna i samorządowa aktywność inwestycyjno-budowlana były najważniejszymi, choć nie jedynymi elementami składającymi się na proces modernizacyjnej przemiany miejskiej przestrzeni publicznej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Ważnym jej składnikiem była działalność organów państwowych w tym zakresie, która skupiła się przede wszystkim na wznoszeniu budowli użyteczności publicznej oraz, jak to w plusach, obiektów infrastruktury militarnej. Tak jak władze miejskie i powiatowe wnosiły nowoczesne ratusze lub lantratury, tak państwo uczestniczyło w budowie budynków pocztowych, szkolnych i sądowych, koszar oraz tam, gdzie miasto posiadało status twierdzy, fortyfikacji. Charakterystycznym przejawem epoki był wreszcie dynamiczny rozwój architektury i infrastruktury kolejowej. Nowe inwestycje wszelkiego rodzaju w zasadniczy sposób odmieniały dotychczasowe oblicze ośrodków miejskich oraz wpływały na życie i funkcjonowanie ich mieszkańców. W pierwszym rzędzie porządkowały przestrzeń i wprowadzały podwyższone w odniesieniu do dotychczasowych kryteria higieny publicznej, o czym też już była mowa. A inicjatywy państwowe i samorządowe kreowały także trendy i mody w odniesieniu do stylu budowli, co z kolei łączyło się ściśle z ideologią i polityką tamtej epoki. Ówcześni wyraźnie dostrzegali dynamikę i zakres obserwowanej przemiany. Józef Stanczewski,
rzeźnią. Jeden z dziejopisów amatorów tak opisywał metamorfozę jego miasteczek. Cytuję. W roku 1892 uruchomiono nowo zabudowaną pocztę. Nowo zbudowaną pocztę. 1 października tego samego roku przeniosły się urzędy miejskie do wspaniałego nowego ratusza. Po ustanowieniu powiatu jędrzejskiego nastąpił także silny rozwój ekonomiczny miasteczka, które jeszcze w 1855 roku nazywano powszechnie ubogiem miasteczkiem rolniczym. Powstały liczne cegielnie, fabryki maszyn, zakłady rzemieślnicze, młyny parowe, fabryka obuwia, wódek itp. Jest wiele tego rodzaju relacji, które poświadczają, że ludzie żyjący w tamtej epoce dostrzegali tą dynamikę przemian, tej właśnie zachodzącej na ich oczach metamorfozy. Dostępność do świeżej wody i gazu, pojawienie się elektryczności, czy wreszcie nieporównywalne z okresem wcześniejszym postępy w dziedzinie komunikacji odmieniło codzienne zachowanie mieszkańców miast. Doskonale to przedstawia relacja bezpośredniego świadka przemian sędziwego, ponad 90-letniego mieszkańca Brodnicy, który opisywał swe spostrzeżenia pod koniec XIX wieku. I tu dłuższy cytat. Miasto samo znacznie się podcywilizowało. Tam, gdzie nie tak dawno temu na pół zapadłe chaty przydawały mu romantyczno-malowniczego wdzięku, dzisiaj znoszą się domy, które dość ucywilizowane czynią wrażenie, a także wymysły z nowszych czasów, jak trotuary, elektryczność, także już przestały być pojęciami jedynie ze słuchu znanymi. Życie nasze, mówię tu o zamożniejszych sferach mieszkańskich, wówczas, kilkadziesiąt lat temu, było proste, a nawet gdy się do tego przyłoży miarę dzisiejszych potrzeb, powiedzieć można bardzo biedne. Tej prostocie zewnętrznych urządzeniach odpowiadała w zupełności prostota w potrawach i napojach. Wino używało się tylko w razach nadzwyczajnych. Bawarskie piwko było zupełnie nieznane. Również nieznane były te wszystkie delikatesy, które dzisiaj sprowadzane z Gdańska, Berlina, Hamburga, w razie wielkich wieczorków, jako coś, co się samo przez się rozumie, pojawiają się w wielkiej ilości na stołach nawet mniej zamożnych. Widzimy, że także zwykły człowiek dopatrywał się tej zmiany, na przykładzie zmian sposobu żywienia. Równie barwnych relacji, zarówno polskich, jak i niemieckich, jest wiele. Wszystkie one poświadczają to, że metamorfoza miast, miasteczek ówczesnych krótkich zachodnich przebiegała dynamicznie i wpływała na zachowanie przez zmiany współczesne. Problem ten jednak nie znalazł większego odzwierciedlenia w regionalnej historiografii, a jego wieloaspektowe wątki wciąż czekają na podjęcie szczegółowych analiz i badań. Dziękuję bardzo. Teraz zostało nam trochę czasu na dyskusję. Takie pytanie zostali. Kto chciałby z Państwa pierwszy dawać głos? Gdzieś skierować jakieś pytanie do... Ja przepraszam, pytanie takie szczegółowe, to akurat do artykułu pani dr Niebygłowskiej, której nie ma. Dla mnie jedna rzecz. Dlaczego jeden z kursów kończył się możliwością zdawania matury córy długiej? Ja mam swoją hipotezę na ten temat, ale może ktoś by mi to wytłumaczył. Dziękuję. Kwestia ta wynikała z tego, proszę Państwa, że kobietom w Niemczech odmawiano dostępu do wyższych uczelni do połowy lat 90. Wtedy pierwsze uczelnie zaczęły dopuszczać kobiety na początku jako wolne słuchaczki, a potem także jako studentki. Kompleksowo tą sprawę rozwiązała dopiero ustawa, wspominana zresztą w referacie, z roku 1908. Natomiast Zurych, tutaj jawi nam się jako to miejsce, w którym kobiety były dopuszczane do studiów wyższych już od lat 40. XIX wieku i dlatego zwykle było tak, że właśnie tam studiowały najczęściej właśnie kobiety z terenu Rosji. Bardzo dziękuję.
Oczywiście, chciałbym zadać pytanie. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na taki paradoks, że Szwajcaria była doktryna edukacyjna, to zastępuje moje pozostawienie w każdej Europie, która jest załatwowa, bo czy kobiety. Szczecin miał tą specjalizację, że tam bardzo dużo budowano na Niemcy.
najwięcej, bo główna stocznia eksportująca obiekty wojenne niemiecka stocznia główna. Ja chciałem uzupełnić, jeśli można. W przedniku powiedziałem, że Niemcy byli tu między innymi z tego transatlantyka Kolumbus, który został umieszczony w encyklopedii 12-tomowej takiej niemieckiej, gdzie był narodowy wysokoszczony Empire State Building. No ale też po prawdzie powiedzmy, no byli za Brytyjczykami. Wszyscy to byli za Brytyjczykami. Jasne, oczywiście. Ale się tym chwalili. Czy jeszcze, mogę sobie jeszcze głosy z tym ostatnim razem? Panie profesorze, ja mam do pana profesora taki dzik, ja oczywiście to świetne wystąpienie, świetny referat, ale być może jeżeli chodzi o to wystawiennictwo przemysłowe, to rzeczywiście ten obraz jest taki dosyć mało optymistyczny i w tym zakresie ci mężczyźni w XIX wieku to rzeczywiście nie przejawiali wielkiej inicjatywy, ale ja byłem kilka dni temu w Krakowie, gdzie Muzeum Miejskie w Krakowie obchodzi swoje 120-lecie, a z dumą mógłbym rozpocząć moje wystąpienie od informacji, że w Gdańsku mamy tradycję sięgającym 150 lat, którą będziemy celebrować w przyszłym roku, prawda? Czyli tutaj można powiedzieć jednak, no, w stosunku do pewnych, jakbyśmy się porównywali w Krakowie na tym polu, to taka, można powiedzieć, w zakresie muzealnictwa, wystawiennictwa, może takim pod względem historycznego podejścia do zabytków, to tutaj pewne rzeczy jednak w Gdańsku się pojawiły wcześniej, tak? I być może to nakierowane na dziedzictwo, na historię, miało taką silną reprezentację. Czy pan profesor mógłby skomentować, może chociaż ten aspekt, tak? Ja z miłą chęcią bym coś pozytywnego powiedział, ale z tego materiału, który dysponuje, to rzeczywiście te pozytywy często nie występują. Znaczy oczywiście można negatywnie akurat wskazywać, co zostało w Gdańsku wybudowane w stoczniach. A gdybyśmy akurat zaczęli wskazywać, skąd te materiały pochodzą, no to mielibyśmy kłopot. Znaczy, czy to jest myśl gdańska, czy to jest związane akurat z wysokim poziomem akurat w inżynierii gdańskiej, to byśmy musieli powiedzieć, odpowiedź na to negatywnie. Również pan sobie zdaje sprawę, gdy wracam jeszcze do kolegi, że część kotów jest sprowadzana akurat ze Szczecina, które tutaj są montowane w Gdańsku. Blachy, które są montowane na buntach statków, na tych pierwszych również to są... I warto dodać, że Gdańsku nie produkowano silników okręta. Bardzo długo. I to jest jakby pierwsza podejrzenie. To znaczy, tej myśli technicznej na miejscu bardzo długo nie ma. I to pojawiły się rzeczywiście wyższe szkoły techniczne, jakaś politechniki, no, jest tutaj bardzo silny impuls, który rzeczywiście modernizuje. To jest zmiana, jakby no, rzeczywiście na pewnych paradygmatów. Jest to ściągnięcie pewnej elity, która rzeczywiście zaczyna no, tutaj również tworzyć ten nowoczesny przemysł stoczniowy. Ale przy tym wystawiennictwie to jeszcze nie wychodzi, to jeszcze po prostu trzeba było na to odpowiednio dużo czasu. Teraz przechodzę do tej strony historycznej. Ja rzeczywiście, jeżeli chodzi o wystawiennictwo i również inicjatywy, które były podejmowane w Krakowie, jak się porównuje akurat właśnie ze środowiskiem gdańskim, to ja myślę z głęboką pokorą o tym akurat właśnie, jak Kraków rzeczywiście rozwijał myśl historyczną i również zawsze przejdę tutaj do pewnego wystawienia, do kwestii w ogóle, do historiografii polskiej, no bo ona się rzeczywiście rozwijała tam, albo ewentualnie we Lwowie. To są te dwa ośrodki, które są naprawdę wiodące. Gdańsk, ja już kiedyś to przy innej okazji mówiłem, no rzeczywiście ma Teodora Hirsza, ale który Gdańsk opuścił, otrzymał profesora Gajzwalić. Jest dla mnie to upokarzające, że akurat na takiej małej dziury jak Gajzwal po prostu opuścił Gdańsk. Ale to jest również no, dosyć charakterystyczne. I tutaj również przy tych wszystkich inicjatywach, które na przykład opracowywała i badała doktorka Szymańska, związana z ochroną zabytków, bo te pomysły są rzeczywiście bardzo dobre, ale później realizacja akurat tego całego przedsięwzięcia, bo gdzieś zaczyna się rozpadać. I Rudolf Berga, który jest rzeczywiście wybitnym no, jakby specjalistą i nieprawdopodobnie zaangażowaną osobą
widzę ten Gdańsk, oczywiście Gdańsk się rozwija, bo no, trudno, to jest siłą bezwładną. Miasto się powiększa, ja bym tworzył zaplecze jakieś na różnych inicjatyw. A również nasza radia z wielkim zainteresowaniem słuchała na pani referatu, mówiącej o kobietach. I jak na przykład czytałem również teksty z 1910 roku, które oceniają akurat zatrudnienie kobiet w gdańskim przemyśle. On jest bardzo niski. Po prostu nie ma tego przemysłu tekstylnego, który umożliwiałby po prostu zatrudnienie kobiet. Czyli kobiety pracują w, albo rzeczywiście w tych kilkunastu przypadkach, które pani tutaj wymieniła, albo są służącymi. To jest akurat właśnie służba domowa, jest największą grupą cały czas pracujących kobiet w Gdańsku. To jest nieprawdopodobnie prymitywna forma zatrudnienia i wskazująca po prostu, że industrializacja Gdańska jeszcze szalenie daleko jest w tyle. Bardzo wspaniałe są statystyki, jeżeli te statystyki się akurat niemieckie akurat czyta ze zrozumieniem z około 1900 roku oraz również tą myśl socjologiczną, która się za tym zaraz pojawia. Ona rzeczywiście wystawia tym regionom wschodnim, no jednak rzeczywiście bardzo negatywne tutaj świadectwo. Jednak ucieczka akurat z tych całych regionów do tych uprzemysłowionych jest faktem. To rzeczywiście z tego sobie zdają sprawę wszyscy politycy, którzy tutaj się są zaangażowani. To są te tanie kredyty, które najczęściej okazuje się, że do niczego nie służą. To znaczy, to są pieniądze stracone. A najbardziej rzeczywiście jest mi to fakt po prostu braku jakichkolwiek instytucji kredytowych i bankowych. Znaczy one istnieją, ale jeżeli będziemy porównywać te zasoby kapitału własnego bankowości bądź urzędów ubezpieczeniowych, to jest mizeria. To jest naprawdę, to jest rzeczywiście naprawdę czwarta gra. I na Gdańsk nie zasłużył. Nie zasłużył. Gdyby nie pieniądze, które płyną rzeczywiście te państwowe, są aktem politycznym. To byłoby naprawdę rzeczywiście no, bardzo krótko. Więc tam również no, kwestia stoczniowego, akurat tych inwestycji, to są polityczne inwestycje. Ja tutaj trzeba powiedzieć, że mamy Kaiser dzisiaj, która przecież była bardzo przejmowana na tym jednej, ale Szykał też są tu inwestycje państwowe. Bo także dużo część tych testów dodatków to były de facto na to, że pani kup państwowy. Więc większość budowy jest Pan Przenia sobie pozwolę. Tak, ja do profesora myślę. Czy profesor łączyłby ten odpływ kapitału ze zmianą władzy, jak również pod koniec XVIII wieku, jak również z wojnami napoleońskimi, tym odpływem części patrycjatu? Gdańskiego w tym czasie? Nowoczesna bankowość Gdańska nie istnieje. Nawet w XVIII wieku. W XVIII wieku w zasadzie taką funkcję spełnia tak zwana kasa wpływów nadzwyczajnych. W zasadzie miasto, budżet miasta jest również bankiem. To znaczy zbiera depozyty i te depozyty są oprocentowane. Te pieniądze zostały zajęte w 1993 roku pieniądze, jak się pojawia administracja pruska, pieniądze są z budżetu są zajęte przez administrację pruską. No po prostu opieczętowuje kasy i to dotyczy zarówno tych wszystkich mas miast, które w 1992 roku zostały zajęte, jak i później. I to dotyczy również depozytów. Znaczy te pieniądze oczywiście nie przepadły, ale te pieniądze teraz stanowią akurat, stają się aktywami państwowymi. I to jest pierwsza. Jeżeli chodzi teraz o tą drugą, to nawiązuje do tego, co powiedział dr Dagasz w wstępnym referacie. To katastrofa wojny napoleońskiej. To jest przeorane Gdańsk. I Gdańsk rzeczywiście nie do końca jest lojalnym jakby miastem. Jest tak odbierany, że to jest tak miasto, które się zaczyna stawiać, zaczyna, nie wiem, ma mrzonki republikańskie. Ale Gdańsk tam drugie obrężenie. Akurat z jakichkolwiek możonek republikańskich marzenia o wolnym mieście i wszystkich innych rzeczy. Znaczy przede wszystkim to, co spłonęło na wyspie Zbiszów, razem ze zbiorami sztuki, blów i tak dalej, to było nie do odrobienia. Przecież te osoby w większości, czy
rzeczywiście te spisze, że to były bardzo często podstawowy majątek, no, który blokowano pieniądze. Wszystko poszło z dymem. Wszystko poszło z dymem. No i pensje rzeczywiście głęboko zadłużył. To jest pierwsza rzecz. Druga, pensje jest ten pasywny majątek. To jest akurat ta pasywność Dajszka, którzy zdają sobie sprawę z tego, że on jest stanowił w zasadzie taki korek lejku. Cokolwiek się będzie chciało w Polsce, i ten eksport musi pójść wysłał na Gdańsk. Albo w jego gminie stanowił akurat tego miejsca, gdzie można na przykład spławić zboże, potaż, czy przede wszystkim drewno. Bo tutaj drewno zaczyna odgrywać podstawową rolę wywozową od lat 20. XIX wieku. No i tyle. I tyle jest akurat właśnie ten cytat z tego czasu krakowskiego, kiedy się mówi, że to no, liczą i patrzą, jak akcje się zachowują. I nikt nie inwestuje żadnych pieniędzy. To jest pasywna spekulacja handlowa. I jak się później porównuje Gdańsk akurat właśnie z tymi ośrodkami zachodnio-niemieckimi, to czasami niewielkimi, Krefeld, Dortmund i tak dalej, tam się rzeczywiście no, coś dzieje. Ale to jest przede wszystkim handel tekstylny. Gdańsku nie ma, znaczy, nie ma fabryk tekstylnych. Tutaj akurat szkoda, że się porównamy z Łodzią. Ja bardzo dziękuję za to, że pan profesor zwrócił uwagę na porównanie Gdańska również z ośrodkami Królestwa Polskiego. On jest rzeczywiście bardzo wyuczający. Łódź jest byle jaka, ale jest miastem rzeczywiście bardzo bogaty. Więc kupy tam to można rzeczywiście zrobić interes. Myślę, że nie byle jak, nie ma kanalizacji. I kanalizacji Łódź nie dostała w zasadzie bardzo długo przecież. To jest całe współcześnie dostała dopiero kanalizacji w miastu, prawda? Ale już tam są pieniądze. Takiej żadnej fabryki porządnej rzeczywiście w Gdańsku, no moglibyśmy z Szajglerem, porównać z Poznańskimi, z tych Gdańsków grupowy nie ma, to żeby takie biznesy powstawały. I to jest rzeczywiście no, takie, ja już nie chciałem, dobrze nie padło porównanie z Białostokiem. Tak, kiedy się pojawiła granica centrum. Tam rzeczywiście też nieprawdopodobne fortuny zaczęły powstawać. Pabianice, Żyrardów, prawda? Cóż to za miasto? A jakie pieniądze? Tego państwu nie ma. To jest rzeczywiście, nie do końca, to jest, my musimy, ja mówię do, tutaj akurat to jest głos dla historyków, bo to trzeba zrozumieć i trzeba to odpowiednio opisać. Ja się zgadzam z tymi wszystkimi, którzy rzeczywiście mają kłopot z opisywaniem takiego upadku. Ten upadek też również trzeba odpowiednio systematyzować badawczo. Inaczej, jeżeli byśmy ten tekst traktowali. To jest dużo rozczarowania. Czytanie tekstów na temat Gdańska XIX-wiecznego to są rozczarowania. Ale może pan historyk musi sobie stawiać prawdę. Prawda? I nie trzeba tego brać, żeby pan był osobiście. To mnie już tak za bardzo nie boli, chociaż rzeczywiście no, chciałoby się jakby znaleźć wybitne osobistości i tak dalej. To są wybitne, ale na poziom akurat kursusowych i zawodach. Przepraszam. Ja chciałam tylko poruszyć sprawę muzeum. W sumie Muzeum Gdańskie, co prawda rzeczywiście powstało i było ambicją von Wintera, ale w gruncie rzeczy są to przecież prywatne inicjatywy. Gdyby nie Rudolf Freitag, gdyby nie pieniądze Niemców, to do powstania muzeum by nie doszło, mimo że von Winter marzył o tym. Także to nie jest ten impuls z władz, tylko gdzieś musiały się pojawić pieniądze i obiekty. I to ci i Henkowie, i Ludo Frajda to oczywiście zapewne. Miasteczka, rynek i okolica, jeśli chodzi o wodociągi, kanalizację, produkcję pomorską.
20 roku, tylko parę miesięcy po powrocie Pomorza do Polski, czy w większej części prowincji Prusy Zachodniej, około połowy tych miast nie ma wodociągów i kanalizacji. Rzecz o ma starogardzie dzielnice kolejowe, co też nam o czymś mówi. W latach 20. w bardzo trudnych warunkach II Rzeczpospolitej, kryzysów gospodarczych, społecznych, wszelakich, postępujący proces kanalizacji wodociągów w niektórych małych ośrodkach drukowania, bo pamiętajmy, że na Metru, na Pomorzu, może i w Wielkopolsce, wiele zabudowań bezsprzecznie będących w granicach miast nie było podłączonych do żadnej sieci wodociągowej ani kanalizacyjnej. To nie mówiąc już o przedmieściach, także większych miast. Jeżeli chodzi o zawód austriacki, większe miasta, pewnie ta sieć jakoś rozwijała elektryczność. To głównie duże miasta, jeśli chodzi o oświetlenie, w większości mniejszych, jeśli było na ulicy i okolice, to sieć gazowa. Poza tym ciemność i zaciemność, to kwestia oczywiście cywilizacyjnych zapóźnień, ale też konieczności badania, jak to sieć komunalna, jak ta infrastruktura komunalna się rozwijała, czyli w przypadku niektórych ośrodków, zwłaszcza mniejszych, w zaborze rosyjskich, można w ogóle o tej infrastrukturze komunalnej mówić, bo to często mamy rynek zabudowy w wielkości parterowej, czasami innego piętra. Tak to wyglądało. Też może docenimy wysiłek II Rzeczpospolitej. Ze wszystkich to jest wszystko ogromny temat badań, bo w monografiach większych miast to jakoś wygląda, ale też nie zawsze satysfakcjonujące. W monografiach ośrodków mniejszych, tutaj się nie zawodnie. Dzielnicy Pruskiej czy Poznania Śląska, pewnie skarbnik Polski obecnie przodują, ale i te monografie nie zawsze dadzą nam satysfakcjonującą odpowiedź na to, jak to w istocie wyglądało, ale będziemy widzieć bardzo trwały proces. W wielu ośrodkach miejskich, zwłaszcza mniejszych, to się skończy w latach 50., może 60. No. Kiedy będziemy mogli mówić o tym, że jakiś ośrodek miejski posiada wodociągi, kanalizacje, tak to wyglądało. Co nie umniejsza rozmaitych dokonań. Także i tych większych miastach zaboru rosyjskiego, o którym mamy czasem mniemanie, że może się tam działo niewiele. Pewnie wiele zależało od silnych osobowości, chociażby Starębiewicza w Warszawie, rosyjskiego wojskowego, który został prezydentem, który położył ogromny zasług w oświetleniu wodociągów, kanalizacji i śmigłowca w Warszawie. Pewnie miał go i przed wojną. Temat bardzo istotny do badań ogromnych i przy wykorzystaniu dosyć dużych zespołów badawczych, ale także zespołów w Muzeum Wodociągów i Kanalizacji, które też są zarodkami pewnych ośrodków badawczych. Dziękujemy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Wszystkim prelegentom, dziękuję wszystkim, którzy zabrali głos w dyskusji. Kończymy na dzisiaj nasze spotkanie. Zapraszamy.